środę 15 czerwca po godzinie 15 na terenie stoczni w strugach padającego deszczu odbyła się ważna dla wszystkich pracowników stoczni uroczystość. Przekazanie armatorowi kompletnej i gotowej do wykonania zadań jednostki. Przed uroczystością o tym ważnym wydarzeniu oraz o planach na najbliższą przyszłość rozmawialiśmy z prezesem zarządu Poltram Yard S.A. Kazimierzem Frukaczem. Jest to bardzo ważny dzień, dlatego że przekazując tę jednostkę wchodzimy w wyższy standard wykonywania prac. Jest to największa jednostka, jaką zbudowaliśmy w naszej historii. Do tej pory wykonywaliśmy budowy jednostek pomocniczych na fish farmy dla Norwegii oraz statków rybackich. Największą jednostką do tej pory był statek rybacki dla Norwegów. Dzisiaj mamy statek cable laying ponton, który ma długość 120 metrów, 32 metry szerokości. Także jest to radosny dla nas dzień. Kolejna jednostka, która powstała w waszej stoczni i w naszym mieście, czyli w Świnoujściu. Tak myślałem sobie, że Niemcy słyną raz, że ze swoich stoczni, dwa z wykonywanych prac. Się bardzo zdziwiłem, że złożyli zamówienie właśnie na wykonanie tej jednostki nie u siebie, w której ze stoczni, tylko w stoczni u pana. Tak, ta praca została nam zlecona głównie ze względu na fakt, że zaproponowaliśmy dobry czas wykonania łącznie z wykonaniem projektu na budowę tej jednostki. Mieliśmy także w naszej historii wieloletnią współpracę przy pracach związanych z mobilizacją i demobilizacją jednostek dla tego armatora. Także myślę, że docenił jakość naszych prac i dlatego zlecił nam budowę tej jednostki. I przez skromność pan nie dopowiedział, panie prezesie, że jeszcze solidność, wasza solidność zapewne już jest znana daleko poza granicami Świnoujścia. Tak, nie powiedziałem dlatego, że przyjąłem to jako pewnik. To jest bardzo ważna sprawa. Czas, jakość i oczywiście cena to są czynniki wpływające na to, że potencjalnie stocznia jest wybierana jako wykonawca projektów. Mm-hmm. Mówił pan, że początki to oczywiście skromne jednostki, skromne prace przy nich. Te zamówienia z tego co widać są coraz większe, coraz potężniejsze dla was. Generalnie jest kiepski czas dla stoczni, zarówno dla stoczni remontowych, jak i tych, które budują nowe statki. Jest to dla nas jakaś luka. Zmniejszyły się ilości prac remontowych, do których byliśmy przygotowani do przebudów i znaleźliśmy swoją niszę i na dzień dzisiejszy mamy portfel zamówień do końca 2018 roku. W chwili obecnej budujemy 11 jednostek różnej wielkości. Oprócz tej jednostki, bo do konstruktora budujemy statek rybacki na terenie Szczecina, także niedługo zaczniemy budować 40-metrowy również statek rybacki dla Norwegów, a także katamaran aluminiowy, największy solarny katamaran aluminiowy dla klienta z Niemiec, który będzie woził potencjalnych klientów Volkswagena. Myślicie nad powiększeniem zakładu, czy już może się powiększacie? Tak naprawdę to miasto przychylnie spojrzało na nas i umożliwiło nam znalezienie tutaj swojego miejsca i rozbudowujemy to miejsce. Wszystkie nasze środki, które wypracujemy, przeznaczamy na inwestycje. Myślę, że efekty tej inwestycji widać już dzisiaj tutaj, ponieważ rynek pracy jest nie najlepszy dla stoczni w Świnoujściu. Więc musimy wykonywać pracę gdzie indziej. Mamy drugą naszą nogą, bo jak gdyby jest Szczecin. W Szczecinie wykonujemy pracę, gdzie budowane są kadłuby i część jednostek jest wyposażonych na gotowo. Zaglądając na Państwa stronę internetową, zauważyłem, że ciągle potrzebujecie fachowców, czyli rozwijacie się. Tak, potrzebujemy. Przy wykonywaniu tej jednostki tutaj, bo do konstruktora, zatrudnialiśmy ponad 400 pracowników przez ponad 5 miesięcy. Część tych pracowników była niestety spoza Świnoujścia. Ciężko o fachowców właśnie tutaj na miejscu? Myślę, że bardzo ciężko. Jeszcze nie sprzyja, Świnoujście jest miastem drogim. Ciężko jest to miejsca noclegowe, szczególnie w sezonie letnim dla tych pracowników. Myślimy o tym, żeby zbudować jakąś własną bazę noclegową dla naszych pracowników. Panie prezesie, już na koniec, czego należy wam życzyć właśnie z okazji dzisiejszego, bo jest to święto dla was, dzisiejszego święta i najbliższy czas? Chcielibyśmy otrzymać życzenia dobrych kontraktów,
życzenia, żeby naszym pracownikom dobrze się wiodło, żeby mogli się rozwijać tutaj, żeby byli zadowoleni, żeby chcieli pracować w naszej firmie i żeby swoją przyszłość z nią wiązali. Spółka Poltramp Yard stworzyła miejsca pracy dla blisko 300 fachowców. Obroty stoczni na koniec 2015 roku osiągnęły ponad 100 milionów złotych. Warto zaznaczyć, że w strukturze firm działa biuro projektowe oraz pracują specjalistyczne grupy zawodowe związane z działalnością stoczniową.